pierwszy walny zjazd Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych. Goszczę pana Leszka Krzysztofa Sawickiego, który został wybrany prezesem nowego związku. Proszę nam powiedzieć, skutkiem jakich działań zostało to dzisiaj uwieńczone. Cieszę się bardzo, że możemy zaprezentować się młodym widzom szczególnie, ponieważ Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych to nie tylko te 150 osób, które przyjechało z całej Polski na zjazd, ale jeszcze dziesiątki, a może setki osób wspaniale fotografujących przyrodę polską w terenie. Też apel do nich, żeby do nas się zwrócili. Przy okazji zjazdu prezentowana jest przepiękna wystawa, wystawa fotogramów. Proszę powiedzieć dwa zdania. Pan ma doskonałe porównania z krajami skandynawskimi. Na jakim poziomie pan by ocenił, że stoi nasza fotografia przyrodnicza w kraju? Wydaje mi się, że w tej chwili fotografia przyrodnicza w Polsce zrobiła olbrzymi postęp w ciągu ostatnich 10 lat. Mamy wielu młodych ludzi, na dzisiejszej wystawie mogliśmy to zobaczyć właśnie, którzy prezentują naprawdę wysoki europejski poziom. A europejski poziom to oprócz doskonałości technicznej wspaniała kompozycja obrazu, wspaniałe barwy i to, co jest już całkiem nowatorskie w fotografii, czyli dynamika, akcja fotografii. Obraz fotografii przyrodniczej, fotograficznie jest obrazem statycznym i cała umiejętność właśnie naszych młodych kolegów, którzy umieją pokazać dynamikę w tym obrazie statycznym. To jest właśnie już kunszt na skalę europejską. Pewne techniki i środki wyrazów pozwoliły na pokazanie czegoś nowego. Na przykład to, o czym mówiliśmy, ptak siedzący i portret ptaka. Widzieliśmy takie dziesiątki mniej, lepiej udanych. Natomiast ptak lecący, ptak porywający rybę, dynamiczny, oprócz ciekawostki biologicznej, pokazujący ruch i dynamikę. To właśnie jest najpiękniejsze i oczywiście najtrudniejsze do pokazania w obrazie. Myślę, że inspiracja młodych ludzi idzie bardzo daleko. Mieliśmy możliwość to właśnie zobaczyć na dzisiejszej wystawie, gdzie koledzy, nasi młodzi 22-letni pokazali wspaniałe zdjęcia, które możemy my zazdrościć, doświadczeni już fotograficy, ocenione przez naszych najlepszych ekspertów, choćby przez Edwarda Hartwiga, który zachwycał się właśnie, że tak powiem, płodami naszych młodych kolegów. Spotykam ludzi 20-latków, 18-latków, którzy bez przesady w wielu wypadkach dorównują doświadczonym fotografom przyrody, a nawet ich przewyższają. W tej chwili zainteresowanie przyrodą, a przede wszystkim w roku europejskim, roku ochrony przyrody, pokazaniem piękna naszej przyrody jest bardzo duże. I poprzez właśnie fotografię możemy chronić przyrodę, pokazać jej piękno i edukować. Wspomniał pan o wiedzy przyrodniczej. Czy rzeczywiście determinuje potężna wiedza przyrodnicza, determinuje dobre zdjęcia, czy może się zdarzać inaczej? Oczywiście, że tak. Może się zdarzać inaczej. Dobre zdjęcie przyrodnicze nie zawsze wymaga wiedzy przyrodniczej, ale wiedza przyrodnicza bardzo pomaga fotografować. Wiemy, kiedy odlatują żurawie. Wrzesień, październik i wtedy trzeba nam tej wiedzy biologicznej, żeby znaleźć miejsca, gdzie gromadzi się setki żurawi odlatujących, prawda? Wiemy, kiedy jest okres godowy u jeleni, druga połowa września, to jest ta właśnie minimum tej wiedzy biologicznej. I wtedy wyjeżdżamy na zdjęcia w drugiej połowie września, początek października, w Bieszczady czy do Puszczy Boreckiej, żeby móc posłuchać rykowiska i obrzasko w wschodzącym słońcu fotografować jelenie.